Dlaczego inwestowanie tylko i wyłącznie w akcje skazane jest na porażkę? Jak zbudować portfel, który będzie przynosił zyski w trudnych czasach pandemii? Jaki wpływ na wyniki inwestora ma nasza psychika? Jak legalnie zoptymalizować podatki od zysków kapitałowych i ile można na tym zaoszczędzić? Trzeci tom cyklu Inteligentny Inwestor XXI wieku, której autorem jest Trader21, przynosi nam wiele ciekawej wiedzy. W tym wideo postaram się Wam opowiedzieć o kolejnej części cyklu, przekazując Wam najważniejsze zagadnienia, jakie zawiera ten tom. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest to już trzecia część cyklu Inteligentny Inwestor XXI wieku, którą recenzuję na tym kanale. Jeżeli nie widziałeś poprzednich części cyklu, zapraszam Cię serdecznie do ich obejrzenia. Linki do materiałów znajdziesz na końcu tego wideo, a także pod tym filmem. Trader 21 to postać szalenie ciekawa. Jego najnowsza książka budzi bardzo wiele emocji. Dziś przyjrzymy się trzeciej już części tej serii. W tej części wchodzimy już w konkretne strategie związane z inwestowaniem. Trader 21 pokazuje nam kilka modeli portfeli inwestycyjnych. Wyjaśnia on, dlaczego nie możemy inwestować tylko i wyłącznie w jedno aktywo. Następnie przyglądamy się czterem różnego rodzaju portfelom inwestycyjnym. Mamy tutaj portfel Benjamina Grahama, Harego Browna, Marka Fabera czy też Michaela O'Higginsa. Każdy z nich jest w przystępny sposób opisany tak, aby każdy mógł wyciągnąć swoje wnioski i zastanowić się, który z portfeli pasuje do nas najbardziej. Oprócz tego Trader 21 oczywiście omawia mocne i słabe strony każdego z nich i pokazuje, jak na przestrzeni długiego okresu czasu spisywały się one w różnego rodzaju sytuacjach, m.in. poprzednich kryzysach finansowych. Następnie przechodzi on do porównania swojego portfela z innymi modelami i pokazuje, jak dane portfele reagują w obliczu różnych trendów inflacyjnych. Teraz, kiedy weszliśmy w czasy wysokiej inflacji, Trader 21 wskazuje, które z aktywów radzą sobie najlepiej i jakie strategie należy obrać, aby zabezpieczyć nasze pieniądze. Drugim rozdziałem w tej części inteligentnego inwestora XXI wieku jest dywersyfikacja geograficzna. Trader poświęca cały rozdział temu tematowi i szczegółowo omawia aspekty obywatelstwa, rezydencji podatkowej i spółek zagranicznych. Pokazuje pułapki, jakie możemy sami na siebie zostawić, kiedy nie do końca zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób połączyć wszystkie elementy układanki pod tytułem dywersyfikacja geograficzna. Dla przykładu, możemy być obywatelem Polski, mieszkać w Hiszpanii, a w trzech kolejnych krajach posiadać spółki, nie łamiąc przy tym prawa kraju, w którym posiadamy rezydencję podatkową. Jeszcze w innych krajach możemy posiadać konta bankowe, brokerskie czy też przechowywać metale szlachetne. Wygląda to dość zawile, ale Trader 21 wszystko nam tłumaczy i krok po kroku pokazuje, jak nie tyle łamać prawo, co umiejętnie je wykorzystywać na naszą korzyść. Na kolejnych stronach książki opisuje on rachunek bankowy czy też konto brokerskie, jak również metale szlachetne, a dokładniej sposób ich przechowywania. Na tym kończy się drugi rozdział książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. W trzecim rozdziale uczymy się optymalizacji podatkowej. Rozdział ten zaczyna się od pytań, które najczęściej padają ze strony inwestorów i jak pewnie się domyślacie, dotykają one przeróżnych aspektów. Po tym krótkim rozdziale, który liczy sobie jedynie 5 stron, przechodzimy do psychologii inwestowania. Tutaj Trader 21 rozpoczyna od pytania, ile tracimy z powodu naszych emocji. Opisuje, jakie emocje wpływają na nasze decyzje inwestycyjne i w jaki sposób otoczenie wpływa na informacje, które wpływają na nasze decyzje. Pokazuje przykłady z historii, kiedy to zarówno dziennikarze, jak i wybitni ekonomiści wieścili totalną zagładę danego rynku, czy też świetlaną przyszłość, a rzeczywistość pokazywała zupełnie odwrotny scenariusz. Niestety, ten, kto posłuchał ekspertów, tracił pieniądze. Trader 21 pokazuje nam, że zarówno ekonomiści, jak również bankierzy centralni grają w tej samej lidze i służą nie nam, a jedynie sobie samym i swoim planom. Po tym przechodzimy do opisu inflacji i jego negatywnego wpływu na nasz portfel. Następnie Trader 21 pokazuje nam, jak spółki podkręcają swoje wyniki przed publikacją i na co należy zwrócić uwagę, aby nie wpaść w pułapkę. Kolejne strony książki to porady doświadczonego inwestora, jakim jest Trader 21 dla nas początkujących. Trader opisuje, że warto trzymać się jak najdalej od naszego konta brokerskiego, po to, by nie podejmować pochopnych decyzji, jak również, że warto się edukować i regularnie sprawdzać fundamenty danej spółki, w
którą inwestujemy. Potem Trader21 daje nam kolejne rady. Oto kilka z nich. Inwestowanie to maraton, a nie sprint. Edukacja jest podstawą. Warto założyć pamiętnik inwestora. Wrażeń szukaj poza giełdą. Myśl jak przedsiębiorca, ucz się historii. Cały ten rozdział jest wręcz naszpikowany poradami doświadczonego inwestora, który dzieli się swoją wiedzą z nami. Pozwala to po pierwsze dowiedzieć się niesamowicie wiele informacji, które są dla nas niezwykle użyteczne. Po drugie pozwala uniknąć błędów, a jak wszyscy dobrze wiemy, nauka kosztuje i im mniej błędów popełnimy, tym więcej zyskamy. To, co ujęło mnie w tej części inteligentnego inwestora XXI wieku, to postawa autora. Trader21 coraz pokazuje, jak bardzo zależy mu nie tyle na pokazaniu nam, jak inwestować, co na naszym dobru. Widać gołym okiem, że przekazując nam wiedzę, chce, abyśmy osiągnęli sukces. Nie podaje on nam więc twardych danych i statystyk, ale raczej zwraca się do nas bezpośrednio i mówi wręcz: słuchaj, zrób tak i tak, ponieważ ja tam byłem, przerobiłem temat i uwierz mi, że nie warto. Styl autora bardzo mi odpowiada i pokazuje, że na inwestowanie składa się niesamowicie dużo aspektów, a kapitał bardzo łatwo jest stracić bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania, choćby tego psychicznego, które jak się okazuje jest równie ważne co wiedza. Nie uda nam się więc zostać inwestorem odnoszącym sukcesy, kiedy nie posiądziemy wszystkich tych zdolności. W tym wideo dowiedzieliśmy się dość sporo o trzeciej części serii Inteligentny Inwestor XXI wieku, której autorem jest Trader21. Poruszyliśmy tematy budowy portfela inwestycyjnego i jego rodzajów, jak również nauczyliśmy się dywersyfikacji geograficznej i optymalizacji podatkowej, które mogą pomóc nam uchronić nasz kapitał przed utratą. Odkryliśmy również, jak psychologia inwestowania wpływa na podejmowanie naszych decyzji i to, czy zarobimy, czy też stracimy, kierując się naszymi emocjami. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich części cyklu, zapraszam Was do ich obejrzenia, jak również do subskrypcji kanału Sprytny Pieniądz i zapisania się na newsletter. Link do niego znajdziecie pod tym materiałem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.